Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest mecz El Clasico w La Liga Santander. Real Madrid kontra FC Barcelona. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. A ten mecz odbędzie się w Estadio Santiago Bernabeu na stadionie Realu Madryt 16 października o godzinie 16:15 na kanale Kanał Plus Sport. A ten mecz oczywiście będzie komentował Tomasz Spakowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania w El Clasico. Z miejsca, gdzie bije piłkarskie serce Hiszpanii, choć ci z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich fanów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz. Najbliższe dwie godziny spędzą państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Za chwilę przed nami mecz jednej z najlepszych lig Europy, La Liga. Real Madrid zmierzy się z Barceloną. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Davidem Alabą. Toni Kroos oraz Luka Modric zagrają na środku pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. To już skład Barcelony na to spotkanie. W bramce Marc-André Ter Stegen. W obronie Jules Koundé wystąpi razem z Jordi Albą na bokach. Frenkie de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Rozpoczyna to spotkanie od środka. Miejmy nadzieję, że będzie to pięciogwiazdkowe granie. Real ma teraz miejsce z boku. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Robert Lewandowski. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Wykazuje ostatnio świetną formę. Notuje średnio ponad bramkę na mecz. W trzech ostatnich spotkaniach strzelił 4 gole. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. A faul przerwał ciekawie zapowiadającą się akcję. Chyba należy spodziewać się kary indywidualnej. Zobaczymy, czy pani sędzia sięgnie do kieszeni. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza eliminację. Z piłką Pedri. Frenkie. Robert Lewandowski prowadzi akcję. Może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Piłkę dostaje De Jong. I Lewandowski! Jest Robert Lewandowski! Otwiera wynik spotkania. On jest po prostu niezawodny. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja.
No i Real Madryt od środka. Królewscy wyraźnie są teraz podrażnieni. Frankie. Sergio Busquets. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Był faul, ale sędzia daje grać Realowi. Stosuje korzyść. Vinicius precyzyjnie na dobieg. Tak jest, proszę Państwa. Gol dla Realu Madryt. Wyrównująca bramka. Królewscy wzięli się do roboty. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Mamy remis. 1-1. Teraz Ansu Fati. Piłką Frankie de Jong. Będzie strzał, uwaga! Znakomicie wybronione. Brawo! Dembele wykonuje rzut rożny. No cóż, nie popisał się wykonawca. Bramkarz łatwo łapie. Z piłką Robert Lewandowski. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Rzut rożny dla Barsy i dobra okazja do objęcia prowadzenia. Rzut rożny wykonuje Ousmane Dembele. Piłka wychodzi na aut bramkowy. Znowu drużyna przeciwna. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Uwaga, prostopadłe zagranie. Ten atak wziął w łeb. Robert Lewandowski. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Real rozpocznie grę od narożnika boiska. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Szanowni Państwo, na razie do przerwy. El Clasico. Real Madrid remisuje z Barceloną 1-1. Zobaczymy, jak się zagra w tej drugiej połowie części spotkania. Zrobimy sobie zmiany. Będzie Christensen za Garcia. Rafinha wejdzie za Dembele. Kessi wejdzie za Busquetsa. No co, widzimy się po meczu tego spotkania. Sztaby trenerskie miały okazję przekazać swoje instrukcje, a my rozpoczynamy drugą odsłonę tego spotkania. A od środka zaczyna Barcelona. Teraz centra do Lewandowskiego. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Carvajal.
Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Real Madryt dostaje rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Rafinha. Dobrze teraz Barcelona, do bramki niedaleko. Mamy aut, moment wytchnienia i rozpocznie bramkarz. Aurelien Tchouameni. Benzema przy piłce. Juke ma teraz Modric. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Juke dostaje De Jong. Rzuca teraz w szesnastkę. Co za parada Thibaut Courtois, wydawało się, że nie sięgnie. Zobaczymy więc roszadę w składzie Realu Madryt. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. I teraz Pedri. Świetne teraz dogranie na bliższy słupek. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Sosa, popis umiejętności teraz. Był faul, ale sędzia daje grać Realowi. Stosuje korzyść. Piłka znajduje teraz Benzemę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Źle, nadal jest niebezpiecznie. No, bramkarz teraz naprawił swój błąd. Ładnie interweniował. Cóż, oddał piłkę rywalom i niemal doprowadził do utraty gola, ale ostatecznie się zrehabilitował. Pewnie teraz będzie już grał ostrożniej. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Kessier otrzymuje piłkę. Z piłką Frenkie de Jong. Ale piłka wciąż jest w grze. Korner dla dumy Katalonii. Będą starali się objąć teraz prowadzenie. Z rożnego w okolice jedenastki. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Frenkie. Kibice królewskich próbują dopingiem pchnąć ich do zwycięstwa. Może będzie teraz okazja, ale czasu już niedużo. Może inni by odpuścili, ale Barca atakuje w końcówce. Remis to za mało. Niepewne wybicie, ciągle groźnie. A wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Luka Modric. Lewandowski ma teraz piłkę. De Jong dostaje piłkę. I teraz Pedri. Teraz musi. To mogła, wręcz powinna być bramka. Pozostało już tylko 120 sekund. De Jong. Lewandowski ma teraz piłkę. Pani sędzia gwiżdże po raz ostatni. Po 90 minutach mamy wynik remisowy. Gwizdek rozpoczynający pierwszą połowę. Państwo, za nami. Real przy piłce. Remis.
w Hiszpanii El Clasico w Madrycie 1-1. Zobaczymy, jak będzie na żywo. Kibicujemy FC Barcelonie, no bo oczywiście gra tam Robert Lewandowski. Orzeł Polski, tak można nazwać. Więc co, to było na tyle w tym odcinku. Ja wam zapraszam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia. I cześć. Do zobaczenia.